Cieszę się, że pomimo, że ten rok 2021 się skończył, dane było, żeby się spotkać, bo ten czas covidowy był trudny, więc teraz, kiedy ta sytuacja jest ciut lepsza, stwierdzimy, że jednak trzeba to nagrodzić, skoro uroczysty. Dobre nagrody finansowe. Cieszę się, że tak znakomite osobowości, nie ma co ukrywać, te nagrody dostały. Myślę, że to też jest nobilitacja dalszej twórczej pracy w tych wszystkich obszarach, a dla mnie to jest też powód do satysfakcji, że te ważne środowiska intelektualne, kulturalne, twórcze samorząd województwa śląskiego wspiera. I myślę, że w latach kolejnych będzie tak samo, a nawet lepiej, ponieważ chcemy, żeby jak najwięcej właśnie tych osób tutaj identyfikowało się z regionem, a myślę, że nic tak nie identyfikuje jak dobra nagroda i wyróżnienie. Myślę, że te nagrody są dobrze odbierane w środowisku, ponieważ tych wniosków jest dużo, one zawsze jest trudno wybrać, ale cieszę się, że komisja tak sprawnie pracuje i w tych różnych kategoriach te dobre nagrody przyznaje młodym twórcom, też osobom doświadczonym. Myślę, że to taki miks młodości i doświadczenia powoduje, że to środowisko, myślę, że czuje się z tymi nagrodami dobrze, a z drugiej strony przede wszystkim pokazuje to, że kultura nam jest bardzo bliska i będziemy na nią stawiać.